i jednocześnie zmieniamy bieg na niższy. Pytanie, po co dajemy gazu? Dajemy gazu po to, żeby podnieść obroty silnika do takich, jakie mają być na biegu niższym, który włączamy, ale podnosimy te obroty silnika zawczasu, czyli unikamy szarpnięcia. Czas użycia sprzęgła krótko, cyk, sekunda. Nie trzymamy sprzęgła wciśniętego, wciskamy i puszczamy, miękkim ruchem. To nie może być strzelanie ze sprzęgła. Sprzęgło wciskamy, puszczamy. Wynika z tego, że biegi musimy zmieniać pojedynczo, systematycznie. Po każdym biegu puszczamy sprzęgło. Każda zmiana biegu kończy się opuszczeniem sprzęgła, czyli schodzimy 6, 5, 4, 3, 2, 1, sprzęgło puszczone, po czym wciskamy je ostatecznie kiedy? Dopiero metr przed zatrzymaniem. Zatem nie może być sytuacji, kiedy ktoś wciska sprzęgło, trzymając je do końca wciśnięte długo, tłucze po skrzyni. Skrzynia doznaje udarowych obciążeń. Szkoda jej. Ona tak od razu nie wybuchnie, ale skąd się biorą motocykle, w których biegi wyskakują? Stąd, że ktoś jeździł długo, niezgodnie ze sztuką, doszło do wykruszenia się kłów, do ich odkształcenia, wyoblenia i bieg zapięty. Przestań. Dawno już nie odwiedzaliśmy stolicy nocą. Kiedy ruch nieco zmaleje i ulicami można zacząć jeździć szybciej, zawsze znajdą się kierowcy, którzy to wykorzystają. Nagle słychać dziwny odgłos. W drugą stronę. Nie, w tą stronę. Późną noc z tunelu na Wisłostradzie radiowóz spotyka samochód, że nie powinien mieć zdjętej nasadki tłumikowej. A jednak ma i na dodatek skręca na skrzyżowaniu w prawo na czerwonym świetle. Właśnie tacy kierowcy obok motocykli zbóż jarych mogą być niższe nawet o 1/4, bo zagrożonych suszą jest już 65% gmin. Tyc, tyc, pic. Ja pierdolę. Wspomnienia Nataszy Klasy. Na szczęście bilizę ma pani. Edward Ącki dla maturzystów. Temat jest pewniak, cześć, hej. Doda pisze książkę na żywo. Pisać czy nie pisać? I po raz pierwszy Michał Wiśniewski. Szymon Majewski Show. W poniedziałek o 21:30 w TVN. Pokaż swoją twarz! Świeże spojrzenie na Szymon Majewski. Hej, idziecie z nami? No chodźcie. Już idę, idę. Powiedzcie mi, czemu ta paczka jest dla was tak ważna? Dlaczego jest ważna? Dlaczego jest ważna? Wiesz, Misiu, w tej paczce znajduje się coś... Coś wspaniałego! Co zmieni nasze życie na zawsze! Naprawdę? Uuu, to bardzo ciekawe. No dobrze, zobacz. Jest. Winiary łączy intensywny drobiowy smak z aromatycznymi dodatkami, liściem laurowym i zielem angielskim. Oglądając nas, nie poczujesz tego smaku i aromatu. Musisz sama spróbować. Nowość winiary. Bulion drobiowy z liściem laurowym i zielem angielskim. Czy osoba, która posługuje się dokumentem osoby będącej pracownikiem Benelux Diamonds, faktycznie nim jest. Właściciele diamentów dopiero po
zauważyli kradzież kart, a kamery w hali były tak ustawione, że nie sfilmowały rabusiów. Kradzież doskonała? Pomimo tego, że postępowanie zostało umorzone, nie odkładamy tej sprawy na półkę. Policjanci nad nią pracować. Czułoby coś wypiąć, nie wiem. Coś by się stało i wszystko przestałoby działać? Nie wszystko, ale dany fragment mógłby przestać działać. Zależy, który by pan kabelek ruszył. Niektórych naprawdę nie radzę, bo tam jest wysokie napięcie. No tu lepiej naprawdę nic nie dotykać. Tu w CERN-ie wszystko jest naj. Największe urządzenia, najbardziej ekstremalne warunki, niskie temperatury i wysokie energie. W samochodzie? Przestępcy nie działali po omacku. Rozbili tylko gabloty z brylantami. Uciekli z łupem wartym kilkaset tysięcy złotych. Ciężko zatrzymać złodziei diamentów, przekonała się gdańska prokuratura. Po ponad roku umorzyła śledztwo w sprawie największej w Polsce kradzieży tych najcenniejszych kamieni. Zostały wykonane wszystkie możliwe czynności w sprawie. Nie pozwoliły one na ustalenie sprawcy tego zdarzenia. Zrabowane z międzynarodowych targów w Gdańsku brylanty warte były 1,5 miliona. Od początku istnienia nagrodzona została już 16 nagrodami. Ponadto wciąż powstaje coraz więcej interesujących parodii internetowych. Najlepszym potwierdzeniem efektywności kampanii Mastercard w Polsce jest fakt, iż slogan bezcenny trafił do języka potocznego w Polsce. A trzeba przyznać, że taki efekt sam w sobie jest bezcenny. Publikacji nie ma i całe szczęście chodzi tylko o to, żeby publikacja była. Na pewnym etapie ona powinna być trzymana w tajemnicy, dlatego że jak długo nie ma potwierdzenia, że ta kwota się znajduje, więc nie wykluczam, że tak było. Natomiast z całą pewnością takie są fakty. No tutaj w tej trwającej bardzo takiej napiętej... Jakąś minimalną kwotę wpłacić na konto? Nie, czy... generalnie. Znaczy czasami tam się pojawiają takie, niektóre konta są takie, że dopiero za oprocentowanie się zaczyna od kilkuset złotych czy od tysiąca, ale w wielu przypadkach, w większości przypadków to jest oprocentowanie od pierwszej złotówki, więc tak naprawdę możemy nawet sobie oszczędzać małe kwoty, nie wiem. Po 400-500 zł. To też już będzie oprocentowane. Trochę więcej możemy zarobić, no bo cały czas chodzi o zarabianie pieniędzy na lokatach. Na zwykłym procentowo, prawda? Rzeczywiście. Ale to jest dobry minister edukacji. Weźmiesz Marcinkiewicz, dzisiaj dziennik pisze o tym, że w tej chwili w rządzie jest... czyli Grzegorz Schetyna szuka dla niego pracy. Kazimierz Marcinkiewicz się strasznie oburzył, powiedział, że dziennikarze... to bawią się z nim i że to jest wielkie draństwo, to co pisze dziennik i to, że w ogóle dziennikarze się non-stop nim zajmują. Natomiast czy byłby dobrym ministrem edukacji, jak już tak? No, byłby dobrym ministrem edukacji, ale nie ma powodu straszyć Katarzyny Hall jakąkolwiek dymisją, bo żądaj... Zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem w poranku TVN24 jest pani Maria Magdziarz, nowa szefowa pełniąca obowiązki, to po raz trzeci, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest, tak nawet przed chwilą rozmawialiśmy, kimś jak na kłopoty Bednarski. To znaczy od 2000 roku pracuje pani w CK i jak coś się dzieje złego, to pani, dlatego mówiłem, po raz trzeci już pełni funkcję pełniącej obowiązki. Tak, mam po raz trzeci powierzenie obowiązków dyrektora. No w tej sytuacji... Czyli jest bardzo źle, skoro panią wezwano teraz na stanowisko. I zawsze, od jej początku. Natomiast... No, ale w jaki sposób Aleksander Kwaśniewski przyczynił się do tak niskich notowań Lewicy? Aleksander Kwaśniewski przyczynił się w tym sensie, że mając absolutną wyłączność na kierunku, wielką zdolność wskazywania, kto ma kim być, nie rozliczał i nie rozliczał ani siebie, ani innych. I doprowadził do sytuacji, w której nikt właściwie nie wiedział, co się działo, bo działo się to zakulisowo. To była stara, znana metoda, ale jeśli pani... 5,5% na koncie oszczędnościowym. Pierwsze konto wydajesz i zarabiasz. Ambipur Trivolution to pierwszy odświeżacz powietrza, którego trzy zapachy zmieniają się co 45 minut, abyś zawsze je czuła. Wciąż na nowo i na nowo i na nowo. Ambipur Trivolution. Za godzinę masz być na planie. Mam parę spraw do załatwienia, ale dam radę. Na
najbliższy wtorek czeka nas strajk nauczycieli, że problem wcale nie został rozwiązany. Podobnie zresztą na granicach, gdzie tylko celników postraszono, a sprawy grudnia 70 i wypłaty dla rodzin represjonowanych wówczas osób no, rzeczywiście były, ale są tylko fragmenty. Również były deprecjonowane. Nie same oczywiście rekompensaty, ale fakt, iż premier Donald Tusk akurat tym się chwali. A więcej o tejże konferencji zdanie... Że ten areszt opuszczą. Kiedy wyjdą? Można zaryzykować takie stwierdzenie, że wolność szeregowych zależy w tej chwili od sprawności działania Poczty Polskiej, ponieważ decyzję o wcześniejszym zwolnieniu z aresztu sąd... za pośrednictwem poczty. Ta, jak wiemy, w sobotę i w niedzielę nie doręcza przesyłek, w związku z tym taka decyzja, takie dokumenty mogą spłynąć na biurka szefów aresztów śledczych w Środzie Wielkopolskiej i w Poznaniu dopiero w poniedziałek. No właśnie, a bez tych dokumentów żaden dyrektor aresztu śledczego nie zaryzykuje wypuszczenia pod niebo, a jeżeli pojawią się chmury, to symboliczne i niegroźne. W regionach Polski Zachodniej bardzo ciepło, tutaj w okolicach Zielonej Góry nawet 29 stopni, w centrum Polski 24-25. Temperatura w Suwałkach 20 stopni. Ciśnienie będzie powoli spadać na 1007 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. Kolejne dni też bardzo pogodne i ciepłe. W piątek od 22 do 29 stopni. W sobotę od 20.